stoję przy tabułce japońskiej God Flame. I słuchajcie, urosł taki krzak duży. Dobrze, że tu nic wokoło nie rośnie, ale jeżeli bym ją miał w grządce czy w kompozycji, to już dawno by przeszkadzała innym kwiatom. Tak była przycięta po kwitnięciu, żeby kwitnąć jeszcze raz, ale teraz jest za dużo. Mamy połowę stycznia, mamy czas, możemy takie tabułki radykalnie zmniejszyć. I taka zasada, słuchajcie, nawet jak nie znacie się na tabułkach, to nie tniemy tabułek, które będą kwitły bardzo, bardzo wcześnie na wiosnę. Są to z reguły te odmiany, które kwitną na biało. Tak było Arguta, Vanhuta i jeszcze parę innych. Ale one kwitną na biało bardzo wcześnie. Te, które kwitną na różowo bardziej czy mniej, ale kwitną latem. Tak później, już czerwiec, je możemy ciąć. Bo one kwitną najbardziej, najładniej na tych pędach młodych. Mają wtedy najbardziej okazałe, największe kwiatostany. No i co? Koniec gadania. Tniemy. Króciutko. 20 cm. Tak, cała filozofia. Jak ma się dobre nożyce, a takie już niedługo będą dostępne i u nas, to dzieje się to bardzo szybko. O. Teraz ta tabułka wypuści nam nowe, piękne pędy na wiosnę, które w maju, w czerwcu, zależy od temperatur, zakwitną pięknie. Liście będą super żółciutkie, aż pomarańczowe. Jak przekwitnie, szybciutko ucinamy jeszcze raz i jeszcze raz nam w tym samym sezonie zakwitnie, bo będzie bardzo mocna poprzez to, że ją teraz tak mocno obcięliśmy. Zgadza się, Michalina? Tak, zgadza się. Michalina to potwierdza, już to widziała. I mamy cały teren do zagospodarowania. Ludzie pokładały się gałęzie, a często jak one się pokładają, ukorzeniają się i krzew się robi duży i brzydki. Do zobaczenia.